Cześć, z tej strony Mateusz Zapton.pl. Zapewne każdy z Was miał kiedyś taki dylemat, jaki rodzaj ukulela wybrać. Dzisiaj postaramy się znaleźć Wam odpowiedź, a przynajmniej pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie. Pomogą nam w tym trzy ukulela od firmy Ortega z nowej serii Bamboo Series. No, jak nazwa wskazuje, są to ukulela wykonane z bambusa, więc sam jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Zanim znajdziemy odpowiedź na pytanie, który rodzaj ukulela wybrać, przyjrzymy się troszeczkę różnicom między tymi rodzajami. Najbliżej mnie, najmniejszy ukulele jest to sopran. Długość menzury to 350 mm, szerokość szyjki to 37 mm i liczba progów 15. Dalej. Po środku concerto, koncert. Czyli koncertowy, tak też się na to mówi. Długość menzury to jest 382 mm. Szerokość szyjki to jest 36 mm, czyli tak samo jak w sopranie. I 18 progów, czyli o 3 progi więcej. No i największym okazem jest tutaj tenor. Tutaj mamy długość 432 mm. 37 mm szyjka i 18 progów. No wiadomo, im większy instrument, tym też większe pudło rezonansowe. Co za tym idzie, tenor będzie grał najbardziej pokaźnie, będzie miał najgrubszy, głośny dźwięk, no a sopran będzie tutaj najbardziej delikatnym brzmieniem. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o różnice. Teraz poopowiadam troszeczkę o tym, z czego zostały zrobione te instrumenty. Wcześniej wspominałem, że zostały zrobione dokładnie tak samo, jedyna różnica jest w rozmiarze. Tak więc pozwolę sobie wytłumaczyć na jednym z modeli, niech to będzie tenor. No i cóż, mamy tutaj cztery struny. Może brzmi oczywiście, ale nie jest to aż tak oczywiste. Są też ukulele z większą ilością strun. Tu mamy totalnie standardową sytuację. Najcieńsza struna G, grubsza, najgrubsza C, E oraz A. Oczywiście możemy sobie nastroić to na własny sposób, jednak tutaj proponowane jest standardowe strojenie. No i a propos strojenia, mamy właśnie we wszystkich tych modelach wbudowaną elektronikę. I ta elektronika nazywa się Ortega Magus UKE. Posiada ona stroik, slot na baterię, przycisk, właśnie, aby aktywować stroik, lampeczkę, która nam mówi o stanie baterii oraz dwa potencjometry, jeden od tonów, tak, nisko, wysoko, żeby to brzmiało i głośność. I co jeszcze? Sprawdziłem kalibrację tego stroju. Dla dźwięku A wynosi ona 440 Hz. No i dalej. Ukulele, może to jest oczywiste już, jest bambusowe. Jest to seria Bamboo UKE. No i tak szukałem, czy coś jeszcze tutaj jest. No i oczywiście jest. Jest jeszcze tworzywo ABS, które właśnie tutaj nam ładnie zczepia ze sobą top, boki oraz tył, czyli binding wykonany z ABS-u. Tak samo mamy tutaj
To nie jest podstrunnica. Podstrunnica jest zrobiona z bambusa. Mamy jedynie tutaj pasek zrobiony z ABS-u i na nim znaczniki właśnie progów. Tak samo z tego samego materiału mamy tutaj nasze siodełka oraz znaczniki na środku podstrunnicy. Jeszcze tutaj będąc mamy rozetę, bardzo ciekawą. Jest to rozeta laserowo wypalana, grawerowana po prostu. Wydobywa naturalne piękno tego drewna. No i cóż, jeżeli chodzi o kształt pudła, to mamy tył uwypuklony. Jest on zaokrąglony, zaraz na zbliżeniu to się dokładnie zobaczy. Daje to dwie bardzo fajne sprawy. Po pierwsze, więcej przestrzeni w pudle. Po drugie, lubię jak właśnie tak do brzucha sobie można to przytulić i wtedy rezonuje razem z naszym brzuchem. Bardzo dobrze się wtedy czuje kontakt z instrumentem. No i cóż jeszcze, korpus ma właśnie wcięcie cutaway, abyśmy mieli łatwiejszy dostęp do wyższych pozycji. Mostek również zrobiony z bambusa. Tak jak wspominałem, z bambusa praktycznie jest tutaj wszystko. I jeszcze mamy tutaj nasz straplock na pasek oraz wejście na dużego jacka. Oczywiście dzięki tej elektronice możemy sobie podłączyć ukulele do wzmacniacza. Dalej idąc, została nam jeszcze główka. Na tej główce właśnie mamy maszyny tuningowe. Są to maszyny firmy Graf Tech Ratio. One są w środku, mają właśnie takie zębatki, które bardzo dobrze trzymają te klucze na miejscu, przez co strój nam nie ucieka i elegancko się tutaj, bardzo wygodnie się stroi. Nie ma jakichś takich milimetrowych sytuacji, tylko jest konkretnie ładne strojenie. Dobrze, a więc którą ukulele wybrać? Która będzie najlepszym wyborem? To jest sprawa na maksa indywidualna. Mogę coś zasugerować, ale też nie bierzcie tego za bardzo do siebie. Każdy ma swoje potrzeby. Najmniejsze ukulele, no to można się domyśleć, najbardziej przydatne będzie dla najmłodszych, bo jest po prostu gabarytowo idealnie dopasowane. No ale jakby starsi też mogą mieć korzyści z posiadania tego instrumentu, gdyż jest mega mobilny po prostu. Można wsadzić w plecach. No, oczywiście Ortega dodaje pokrowce do każdego z tych instrumentów, no ale nawet pokrowiec też nie jest zbyt duży. To jest który ten? To ten pokrowiec też się zmieści elegancko w bagaż i jest bardzo mobilny. Jeżeli chodzi o dźwięczność, no to wiadomo, sopran będzie najbardziej płytki, najbardziej jasno brzmiący. No po prostu pudło jest najmniejsze, więc tam najmniej rezonuje. Jeżeli chodzi o koncert, no to koncertowe ukulele to jest taki najbardziej popularny rozmiar wśród ukulel wszystkich. Sam też posiadam właśnie ten rozmiar. Najbardziej optymalny dźwięk jest już taki jak trzeba. Nie będziemy mieli, jak w przypadku sopranu, jakiegoś takiego wrażenia, że chcielibyśmy jeszcze coś mocniej. Chociaż dzięki elektronice w sopranie też możemy sobie podkręcić i mieć mocne brzmienie. Ja tutaj bardziej się wypowiadam a propos akustycznego wybrzmiewania instrumentu. Więc tutaj już dostaniemy pełne pasmo tego brzmienia i więcej progów. Tak? Tu mamy 15, chociaż ja szczerze 12 próg w ukulele to chyba było najdalej, co wykorzystywałem w jakichś aranżacjach. Więc jakby to też nie stanowi dla mnie przynajmniej jakiegoś wielkiego problemu, że tam brakuje tych trzech progów.
Więc tak, no, to też jest dla dzieci dobre ogólnie. Już jest instrument konkretny, taki, z którym już można gdzieś tam też poważniej nawet występować. Także to jest koncertowy, najbardziej popularny. No i największy tenor. Tenor to już tak troszeczkę wykracza poza pojęcie trochę ukulele, tak mi się wydaje, bo jest wielkie po prostu. Ukulele kojarzy się z małym instrumentem, ale szczerze mi osobiście najbardziej przypada to ten model do gustu. To brzmienie jest tutaj naprawdę pełne, głośno, akustycznie brzmi. Struny mają więcej przestrzeni do naciągnięcia się, więc też mają większą przestrzeń i powierzchnię do drgania, przez co też jest po prostu dźwięk mocniejszy. No i pudło właśnie, nie? Pudło jest tutaj największe i ono daje nam tą przyjemność brzmienia. Tak więc, ja bym obstawiałbym sobie tenora, ale wszystko zależy tak naprawdę od Ciebie, od Twoich potrzeb. Jeżeli potrzebujesz na scenę mieć dobre, porządne brzmienie, to raczej bym celował w kierunku tenora. Jeżeli potrzebujesz mobilności, podróżujesz jakieś tam na stopy po Europie, no to wydaje mi się, że taki sopranik będzie w sam raz. No a ten koncertowy, to jak mówiłem, najbardziej optymalne, najbardziej ukulelowe, ukulele to jest właśnie rodzaj koncertowy. No cóż, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę jakoś tam pomogłem, rozjaśniłem. W razie pytań śmiało można przecież w komentarzach coś tam napisać. Postaramy się sprawnie odpowiedzieć. No i cóż, teraz zapraszam na próbki dźwiękowe. Może jeszcze bardziej to rozjaśni troszeczkę na temat, które ukulele do Ciebie pasuje najbardziej.